ty się czujesz? Dzisiaj bardzo ważny dla ciebie dzień. Bardzo, bardzo. No zaskoczyli mnie mega, bardzo. Szczerze, jakby nie spodziewałam się w ogóle platynowej płyty, która jest tam. Jest bardzo ciężka, więc zostawiamy na chwilę. Bardzo się cieszę. No i jeszcze występ w Opolu. Jestem bardzo zaszczycona. Oczywiście za platynową, podwójną płytę dziękuję wszystkim moim fanom, wszystkim po prostu dziękuję. No i dzisiaj jest też premiera mojej debiutanckiej płyty, więc no tyle się dzisiaj stało. Bardzo się cieszę i tych jakby tyle emocji, mam troszkę taką lagę mózgu, bo przed chwilą właśnie odebrałam tą platynową płytę. No i w sumie bardzo się cieszę. Właśnie, a ty mogłaś dzisiaj w ogóle spać przed tym Opolem? Przed Opolem musiałam się wyspać, żeby dobrze zaśpiewać, żeby mieć energię. Myślę, że dzisiaj w ogóle nie będę spać, myślę, że w ogóle nie zasnę. Myślę, że tak, no. Właśnie, bo to jest ewenement, bo twoja płyta stała się hitem, zanim ona jeszcze ujrzała światło dzienne. To się nieczęsto zdarza. Tak, nieczęsto i jestem bardzo wdzięczna wszystkim moim fanom i każdą jedną osobą, która mnie wspiera, ponieważ to naprawdę bardzo dla mnie jakby znaczy, dużo dla mnie znaczy i no nie spodziewam się w ogóle takiego odzewu od fanów, że tak się im będzie podobać w ogóle moja debiutancka płyta, nad którą bardzo ciężko pracowałam i to, że im się podoba z takim, no to jest takie słodkie. Właśnie ciężko pracować, a co było najtrudniejsze w tej pracy? Do samego wieczoru, jakby od samego rana do samej nocy nagrywaliśmy piosenki w studiu z dwójką osób, która mi najbardziej pomogła. Oczywiście cała ekipa mi pomagała, ale myślę, że taka dwójka to Adam Chaplin i Chris Eiken, love you guys, którzy mi najbardziej pomagali i były nieprzespane noce przy tej płycie, ale wszystko na plusy, wszystko na dobre, więc trzeba się jakoś dać się po prostu 100%, my daliśmy siebie 100%. No działo się bardzo dużo przy tej płycie. I pamiętam te takie pracowite dni, które były takie, no takie fajne, ponieważ jakby to jest moja debiutancka płyta. Nie spodziewałam się w ogóle, że kiedyś w moim życiu będę mogła mieć taką swoją płytę. I to, że dzisiaj jest premiera tej płyty, jest dla mnie po prostu zaszczytem, bo ja w takim wieku, że mam swoją płytę, swoje własne piosenki. Nie dość, że ta właśnie platynowa, podwójna płyta, to jeszcze występ w Opolu, więc... A wiesz, że nagrywałaś ją właśnie z Chrisem w studiu, w którym nagrywa swoje hity Edyta Górniak, to jest dobry omen. Czuć było tam jej ducha. Znamy się z Edytą, przecież nigdy się nie widzieliśmy w studiu, ale nagrywamy u Chrisa właśnie i jest ogromnie fajnie. Chris mi tam dużo odpowiada, bo ponieważ nie tylko Edyta Górniak u niego nagrywa, ale też różne inne gwiazdy polskie, więc Chris jest w ogóle super, love you Chris. Jest świetny po prostu. A ty masz jakiś ulubiony kawałek, pewnie więcej z tej płyty, twój taki najbliższy sercu? Najbliższy myślę, że wszystkie, ale taki mój ulubiony to myślę, że to jest Spotlight. To jest bardzo wikowa piosenka. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz jak posłuchałam tej piosenki, nie byłam za tą piosenkę jakby za bardzo. I z czasem, jak słucham tej piosenki bardziej i bardziej, teraz chyba jest taką moją ulubioną piosenką. Jakby wszystkie są super, oczywiście super hero, ramię w ramię, bardzo bliskie mojemu sercu, ale myślę, że Spotlight to jest taka wiekowa piosenka.